Jednego dnia jesteś przekonany, że masz zupełnie zdrowe dziecko, drugiego, twój świat wywraca się do góry nogami i musisz cały czas monitorować jego stan w domu, w szkole czy na podwórku. O tym, jak wygląda codzienność z cukrzycą typu pierwszego, opowie nasz gość. Bladość, osłabienie, trudności z, z, z wysławianiem się. Łatwo to zlekceważyć, a to często to jest po prostu objaw tego, że cukier jest już bardzo niski. Wielu ubezpieczycieli odmawia ubezpieczenia, i to jest krzywdzące. A moim gościem jest Joanna Wykrytowicz. Jasiu, twoja 13-letnia córka choruje na cukrzycę. Powiedz mi, jak dowiedzieliście się o tej chorobie? Na co my zwróciliśmy uwagę, to było takie ogólne osłabienie um, trudności z wyleczeniem się z infekcji, nawracające infekcje czyli taka gorsza odporność. I trudno to tak naprawdę nazwać, ale czuliśmy, że coś jest nie tak. Nagle to nasze dziecko było takie jakieś osłabione, smętne typowe objawy to jest wzmożone pragnienie. Nie wiem, to, że dziecko nagle wstaje w nocy, żeby pójść do toalety, co wcześniej się nie zdarzało. Wstaje rano bardzo spragnione. No ogólnie wiadomo, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiadomo co. Po, po przebytej infekcji ja widziałam, że dziecko nadal jest, że Nina nadal nie funkcjonuje normalnie, że ona jest, i ona nawet komunikowała to, dziwnie się czuje. Nie wiem o co chodzi, ale no, dziwnie się czuje. Pojechaliśmy z mężem do <laughs> apteki, kupiliśmy glukometr i zrobiliśmy badanie, w domu pomiar cukru. Badanie y, wykazało, że nie ma skali, po prostu, że glukometr nie, nie ma skali do, do, do tego poziomu, który córka ma, y, czyli musiała mieć poziom cukru powyżej, o ile dobrze pamiętam, 600 tych jednostek, kiedy po, przypomnę, że do 140 zdrowy człowiek może mieć. Powtórzyliśmy to badanie, no bo oczywiście pierwsza myśl jest taka: kupiliśmy zły glukometr na pewno. No, a potem jest potwierdzenie, i w szpitalu to już jest tak naprawdę. Um, nie ma żadnych wątpliwości, lekarze od razu potwierdzają. To, to diagnoza jest stawiana tego samego dnia po przyjęciu. A powiedz, jak, jak ty się czułaś, jak otrzymaliście tę diagnozę? Jak sobie poradziliście z tym jako rodzina? No, my byliśmy z mężem zdrążgotani. To jest bardzo duży stres, bo to tak spada nagle. Ma się zdrowe dziecko, a za chwilę w szpitalu dostaje się informację, że jest to choroba przewlekła, nieuleczalna na ten moment. U nas jeszcze dodatkowo po paru dniach potwierdziła się diagnoza celiaki, też często te choroby idą w parze. Było ciężko. Przede wszystkim dla dziecka. Dla Niny to był bardzo trudny moment, ale jest bardzo dzielną dziewczynką. A ile ona miała lat wtedy? Kiedy... 10 Czyli mniej więcej od 2,5 I... I roku żyjecie tak, z tą cukrzycą. Tak. to jest taki typowy okres. W tym czasie dzieci często zachorowują. Granicę 10 lat to jest taki moment, kiedy właśnie tę czujność rodzice powinni mieć wzmożoną. Tym bardziej, że badanie cukru glukometrem, na przykład rano na czczo albo wie 3 godziny po posiłku, to, to nie jest nic trudnego, więc można sobie to. W domu zrobić, nigdzie nie trzeba jechać. Profilaktycznie. Ja wiem, że to jest taki moment załamania. I my na przykład na, na grupie na Facebooku, którą prowadzi Stowarzyszenie Słodka Jedynka, my się wspieramy bardzo. Tych rodziców w Polsce jest dużo. Też jak się uświadomi, że nie jesteśmy sami w tym, że wiele rodzin spotyka. Podobna historia. To nie to, że jest łatwiej, tylko no wie się, że, 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 że to wsparcie jest. No i my w rodzinie mieliśmy już zdiagnozowanego Kubę, pozdrawiam Kubę, <gry> który razem z rodzicami bardzo nam pomógł, bo oni byli taką naszą, pierwszym punktem kontaktu, a co robić jak to, a w takim przypadku to jak. A jak wygląda dzień Niny, bo ona chodzi do szkoły, normalnie chodzi do szkoły. Teraz jej dzień wygląda dosyć podobnie do, do, do dzieci zdrowych w jej wieku, no ale 2,5 roku, więc zdążyliśmy się wielu rzeczy nauczyć, bo cukrzyca typu pierwszego to jest choroba, której trzeba się nauczyć obsługiwać. Jest wiele schematów, jak się pozna organizm dziecka, to, to, to można te schematy opanować. Natomiast w wieku dojrzewania, w którym jest nina, jest to ekstremalnie trudne. Jest tyle zmiennych. I też wszyscy, którzy chorują na tę chorobę, to wiedzą, że świadomość otoczenia jest taka, że no przecież wyliczasz sobie węglowodany w posiłku, podajesz insulinę i to wszystko. No a więc nie. To nie tak wygląda. Więc jej dzień wygląda tak, że wstaje rano. No oczywiście sprawdzamy cukier, bo ma pomiar cukru, monitoring ciągły. Sprawdzamy go oczywiście też w nocy. Jako rodzice mamy tak, takie rytuały, żeby zerkać, jak tam jest. Mimo alarmów, które mamy poustawiane, oczywiście, które mają wybudzić nas nawet z, naj, z najcięższego snu, to, to, to sprawdzamy. Wstajemy. Śniadanie, no tylko że przed tym śniadaniem wcześniej trzeba podać insulinę. No i czasem jest tak, że jest dobrze, czyli ten poziom cukru dostosujemy dawkę do, do posiłku, a czasami mimo, że nie zje to samo, to ten poziom jest inny. No i zaczyna się jakaś infekcja, albo kończy się infekcja, albo cykl menstruacyjny tutaj wchodzi, tak? Zmienia się poziom hormonów. Mhm. Albo stres. My tego nie wiemy, albo jest przed klasówką, nie najdzie do szkoły. Em, no, i jeśli ten cukier jest za niski, no to my, my jesteśmy w ciągłym kontakcie. Tak, ona może mieć w szkole telefon. E, zawsze ma ze za sobą glukozę. W szkole jest glukoza też w sekretariacie. W szkole nauczyciele wiedzą. No, natomiast ninka cały czas tę czujność musi zachowywać, mimo tego, że my rodzice pilnujemy tego. Mamy monitoring podpięty w naszych telefonach. No i nawet teraz mam tutaj telefon, gdyby coś, to, to żebym wyczuła, że on brzęczy i mogła zareagować. I to jest chyba ta główna zmiana w życiu, że bez, taki, bez takiego życia, gdzie nie myśli się na co dzień o zdrowiu, po prostu po prostu się żyje i funkcjonuje, przechodzi się w taki tryb, gdzie myśli się o tym non-stop. Taki tryb czuwania. Czuwania yy, i ograniczeń. Mówiłaś o różnicach między dwoma rodzajami cukrzycy. Jak to wygląda w świadomości społecznej? Bo jest cukrzyca, cukrzyca typu pierwszego, ta, na którą choruje Nina, ale jest też cukrzyca dru typu drugiego, no, która jest taką troszeczkę chorobą cywilizacyjną. I na czym te różnice polegają? Niektórzy mówią, o co to za różnica, cukrzyca, cukrzyca, a jednak jest, szczególnie dla, dla dzieci, które zadają często rodzicom pytanie, dlaczego ja i jak usłyszą w szkole albo gdzieś poza szkołą, często od dorosłych nawet, że no, sobie na to zapracowałeś, bo na pewno źle się odżywiałeś, no to jest bardzo krzywdzące i to jest jakby dodatkowe obciążenie dla nich, bo Niczym sobie na tym nie zapracowały. To jest choroba autoimmunologiczna i tym się różni od cukrzycy typu drugiego. Choroba autoimmunologiczna o podłożu genetycznym, na którą nie mamy wpływu i to jest taki ból dla rodziców i rodzin, że nawet jak się dowiedzą, że te przeciwciała w organizmie już są, proces się rozpoczął, trzustka jeszcze pracuje. W miarę dobrze, czyli te cukry są na poziomach jeszcze akceptowalnych i na przykład wdrożenie insulinoterapii jeszcze nie jest potrzebne, dziecko nie musi sobie robić zastrzyków, ma tylko na przykład monitoring, czyli nosi sensor, to, to, to jest dla rodziny trudne, bo tego się nie da zatrzymać. Po prostu ten proces się uruchomił i niektórzy dowiadują się o tym wcześniej, inni dopiero w jakiejś krytycznej sytuacji, właśnie gdy dochodzi już do, do, do śpiączki cukrzycowej, na przykład u dziecka. Ale tego procesu rodzic w żaden sposób nie może zatrzymać i w żaden sposób nie może jemu zapobiec też. No ale zdarzyło nam się w ubiegłym roku, że pani edukator, dietetyk opowiadała dzieciom o tym właśnie, że jeśli będą jeść dużo słodyczy, pić napojów gazowanych, tych słodzonych, ogólnie źle się odżywiać czy mieć mało ruchu, no to, to, to gdzieś tam jest to prosta droga do tego, żeby w przyszłości zachorować na cukrzycę i mieć na przykład pompę. I dużo kłopotów z tym związanego i wtedy moja córka tak gdzieś tam bez wyjaśnienia, że ale u Niny to jest inna sytuacja, gdzieś tam zostaje takie niedopowiedzenie, że aha, no to może jednak Nina się do tego przyłożyła, co jest totalną, co jest zupełnie nieprawdziwe. Przy cukrzycy to po pierwszego potrzebnych jest sporo sprzętów i leków i tutaj jest tak. kolejna sprawa, bo to nie są tanie rzeczy. Nie, w Polsce są częściowo refundowane. Dziecko, które trafia do szpitala, też prędzej czy później dostaje pompę. Więc jest opieka, jest refundacja, ale nie w pełni. Za sensory trzeba dopłacić. Także jak wychodzę ze sklepu dla diabetyków, to nie jest tak, że mam tam zrealizować zlecenie i wychodzę z, ze sprzętem, czyli wychodzę z zapasem w wkuć, sensorów, e, na, powiedzmy na następne trzy miesiące i nic nie płacę. Nie, płacimy e, i to są nadal duże kwoty, wysokie kwoty. To zdecydowanie z mojej perspektywy zmiany, bo myślę, że Wielu rodzin po prostu na to nie stać i to jest dosyć duży procent pewnie um, miesięcznego budżetu rodziny. A często zdarza się tak, że jeden z rodziców nie pracuje, dlatego że cały czas musi być przy dziecku. No przecież tak. są sytuacje takie, że rodzice siedzą na korytarzu szkolnym tak. i cały czas czuwają. Czytam na grupie, że bywają problemy w przedszkolach, żłobkach, że też panie opiekunki nie chcą podawać insuliny. Rodzic musi albo być cały czas na korytarzu, albo przyjeżdżać na czas posiłków do, do placówki. Więc to jest takie kursowanie, no stop w i z powrotem. Ja jeździłam z córką do szkoły, no ale nie byłam w szkole, tylko, tylko na parkingu w samochodzie. <grym> Ale ten okres minął. Nabraliśmy, okrzepliśmy, nabraliśmy jakiejś takiej pewności, i od następnego roku szkolnego już córka zostawała w szkole. Natomiast no, przeprowadziliśmy się tak, by mieszkać blisko szkoły, żebym ja czy mąż mogła w sytuacji awaryjnej być w szkole. Tak, i trzeba pamiętać o tym, że nauczyciel też może odmówić podania zastrzyku dziecku. Nie ma tak, takiego obowiązku. A to jest lek życie w tym przypadku, bo. Nie, wie, nie wiemy, jak szybko przyjedzie pogotowie, a jednak te, te minuty, gdzie mózg nie ma wystarczającej ilości glukozy, do tego te energii, żeby podtrzymać funkcjonowanie, są, są, są bardzo ważne. Kluczowe. Tak. Oprócz tego, że mogą wystąpić takie skrajne sytuacje, z cukrzycą typu pierwszego wiążą się też takie zupełnie. Przyziemne problemy. Niedawno rozpoczęła się szkoła. Zalecane jest ubezpieczenie każdego dziecka. Łatwo jest ubezpieczyć dziecko z cukrzycą? Nie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Już wiem, bo dowiadywaliśmy się, szukaliśmy że nie jest to niewykonalne natomiast nie jest to łatwe. I wiele firm ubezpieczeniowych w tym wywiadzie wstępnym ma, ma już to pytanie jako jedno z pierwszych do, do zadania rodzicom czy osobom, które, które chcą ubezpieczyć dziecko, czy jest chore na choroby przewlekłe, w tym cukrzycę typu pierwszego. Jeśli tak, to, to wielu ubezpieczycieli odmawia ubezpieczenia. I to jest myślę, że krzywdzące. Mówiąc wprost, krzywdząc. Chociaż ja rozumiem też tę perspektywę biznesową, że cukrzyca jest chorobą, która w długim perspektywie, długiej perspektywie, jeśli ktoś ją źle prowadzi, tu dodam, żeby nie straszyć naszych dzieci, naszych słodziaków, tak. jeśli są pod dobrą, czujną opieką, diabetologów, rodziców, opiekunów, to, to są bezpieczne. Natomiast ta opieka musi być, ona musi być stale. I wtedy jest OK. Natomiast firmy ubezpieczeniowe nie wiedzą, kto jak. Dba o zdrowie dziecka czy swoje. I jeśli się y, tą terapię prowadzi w sposób nieodpowiedni, y, no to powikłań jest szereg i to bardzo poważnych. Rozumiem tę perspektywę, natomiast. Y, Zakładam jednak, że rodzice jedno. też chcą, większość rodziców na dziecko chce jak, na najlepiej. Dziecko jak najlepiej, więc tak. taki apel tutaj do ubezpieczycieli, żeby rodzicom zaufali. Zaufali tak. i ubezpieczali dzieci. Z tak. cukrzycą. Ja dziękuję Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie. Życzę mnóstwo, dobrych zdrowia, cukrów, proszę. Dobrych cukrów, dobrych wytrwałości cukrów. i przede wszystkim spokoju, bo myślę, że to jest Wam bardzo potrzebne. Dziękuję e, serdecznie. A Państwa zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do wysyłania pytań, proponowania tematów i oglądania kolejnego odcinka.